Witam Was w ostatni piątek starego roku, roku 2017. I co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć? Przede wszystkim pewnie wiele z Was zastanawia się już nad jakimiś noworocznymi postanowieniami. Ale jak pewnie nieraz zauważyliście po sobie, poczyniacie takie noworoczne postanowienia, po czym być może przez tydzień albo nawet dwa, trzy, nawet czasami miesiąc udaje Wam się faktycznie w tym nowym postanowieniu wytrwać, ale w pewnym momencie je porzucacie. I najczęściej tak się dzieje. Dlaczego noworoczne postanowienia nie działają? Przyczyna jest prosta. Bardzo często mówimy sobie, powinnam coś zrobić, albo chciałabym coś zrobić, chciałabym coś zmienić, chciałabym zacząć chodzić na siłownię, powinnam zacząć biegać, powinnam, nie wiem, rzucić palenie, schudnąć, uczyć się czegoś i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że to powinnam, to jest za mało. Wszyscy mamy takie swoje rzeczy, które powinniśmy zrobić, te listy są czasami bardzo, bardzo długie. I dlaczego to nie działa? Ponieważ w tym momencie nie podejmujemy decyzji. Stwierdzamy, to powinnam, ale tak naprawdę nie podejmujemy decyzji. Pamiętajcie, że podjąć decyzję, to znaczy porzucić wszelkie inne możliwości. W momencie, kiedy podejmujemy decyzję, że zaczynam biegać i będę to robić regularnie 3 razy w tygodniu, to porzucam wszelkie inne możliwości, że mi się nie będzie chciało, że będę chora, że będzie brzydka pogoda. Odrzucam je i postanawiam, będę to robić i faktycznie w momencie, kiedy podejmuję decyzję, jestem wewnętrznie przekonana i wewnętrznie odrzucam wszelkie inne możliwości. Na tym polega podjęcie decyzji. Podjęcie decyzji to nie jest, no, będę biegać od nowego roku, ale tak naprawdę wewnętrznie nie czujecie, że faktycznie coś się tutaj w środku zmienia. Nie czujecie takiego ładunku emocjonalnego, który sprawia, że rzeczywiście zaczniecie robić coś inaczej albo przestaniecie coś robić. Bardzo wiele postanowień polega na tym, że nie będę, rzucę, przestanę. I pamiętajcie, że w momencie, kiedy chcecie pozbyć się jakiegoś złego nawyku, wiecie, natura nie lubi pustki. I w momencie, kiedy pozbywacie się jakiegoś przyzwyczajenia, musicie w to miejsce znaleźć nowe, ponieważ szybko wrócicie do tego, co robiliście. Więc jeżeli na przykład ktoś z Was objadał się słodyczami, to zastąpcie to czymś innym. Za każdym razem, kiedy poczujecie chęć na zjedzenie czegoś słodkiego, zacznijcie robić coś innego, wyróbcie sobie taki mechanizm. Niech to będzie nauczenie się słówka z angielskiego, niech to będzie obejrzenie jakiegoś, nie wiem, na przykład motywującego filmiku, niech to będzie przeczytanie paru stron z książki, niech to będzie pomyślenie o czymś zupełnie innym niż słodycze, ale wyróbcie sobie jakiś taki schemat. Mam ochotę na słodycze, myślę o czymś, robię coś konkretnie, także za każdym razem, no to jest tak jak z psami Pawłowa, słyszą dzwonek i cieknie im ślina. I tak samo działa nasz organizm, nasza psychika. Słyszymy, widzimy, czujemy pewne emocje i automatycznie zaczynamy robić rzeczy, które są naszymi nawykami. Wiele osób, kiedy czuje się źle, zajada to, zapija albo korzysta z innych używek. Część osób, tak jak ja na przykład ja, kiedy po prostu wszystko mi się wali i jest totalna depresja, no to ja idę spać. Staram się z tym walczyć i już nauczyłam się, co robić w takich sytuacjach, kiedy widzę, że mnie to dopada i parę rzeczy na przykład mi się nie uda i tak mam wrażenie, że wszystko się wali i czuję taką chęć po prostu położenia się do łóżka, zakopania pod kołdrą i nie wychodzenia i nie oglądania świata przez kolejne 3 miesiące, to wiem już, co w tej sytuacji zrobić. Po pierwsze musicie zdać sobie sprawę z tego, że macie jakieś takie odczucia, a po drugie musicie nauczyć się je czymś zastępować. Ale bardzo ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę z emocji, jakie odczuwacie, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, które odczuwamy w ciągu tygodnia najczęściej, w ciągu każdego dnia w zasadzie. Bo każdy ma jakiś taki zasób emocji, które odczuwa w ciągu tygodnia. Więc pamiętajcie, jeżeli chcecie faktycznie podjąć jakieś noworoczne postanowienie, to to musi być decyzja. Odrzucacie wszelkie inne możliwości, wszelkie inne warianty i robicie to. Bardzo fajną metodą jest też, ponieważ część badań pokazuje, że wprowadzenie nawyku trwa około 80 dni. Kiedyś myślano, że 30. Około 30 dni, natomiast teraz jest to około 80-90, między 80 a 100 dni. Więc bardzo fajnie jest podjąć sobie takie wyzwanie, że od dzisiaj, bo nie musicie czekać na nowy rok, od dzisiaj do przez następnych 100 dni będę robić coś, to co zamierzacie zrobić. I po tych 100 dniach wierzcie mi, że faktycznie ten nawyk już Wam się po części wdrukuje. Jeżeli to ma być na przykład codzienne poranne bieganie, no to
za 100 dni, kiedy usłyszycie budzik, po prostu wstaniecie i zobaczycie, że nawet zacznie Wam tego brakować. Jeżeli tego nie zrobicie, będziecie czuć się dziwnie, źle, będziecie czuć jakąś taką pustkę, będziecie czuć, że czegoś brakuje. W ten sposób wprowadzamy nowe nawyki. A jeżeli chcemy pozbywać się starych, pamiętajcie, żeby zastąpić je nowymi, bo inaczej powrócicie szybko do starego schematu zachowań. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!